Stephen King, Marzenia i koszmary, opowiadanie piąte, Popsy. Czyta dla Was Daniel Pyda. Sheridan krążył samochodem po długiej, schludnej alei, wzdłuż której ciągnęły się eleganckie sklepy. I w końcu dostrzegł wychodzące przez główne drzwi pod neonowym napisem Cousin Town dziecko. Był to chłopiec między 3 a 5 rokiem życia. Jego buzia miała wyraz, który Sheridan znał doskonale. Dzieciak jeszcze nie płakał, ale niewiele już do tego brakowało. Sheridan przystanął na chwilę. Ogarnęła go dobrze mu znana fala niesmaku do samego siebie. Chociaż za każdym razem, kiedy zabierał kolejne dziecko, owo uczucie było słabsze. Po pierwszym razie nie spał przez tydzień. Nieustannie myślał o tym wielkim grubym Turku, który sam siebie określał mianem pana czarodzieja i zastanawiał się, co on robi z tymi dziećmi. Jadą na piękną wycieczkę łodzią, panie Sheridan, wyjaśnił, ale zabrzmiało to tak. Jadą na piękne wycieczkę łodzią, panie Stadran. Turek uśmiechnął się. Jeśli pan wie, co jest dla pana najlepsze i miły jest pan własny interes, proszę mnie o nic więcej nie pytać. Mówił ów uśmiech wyraźnie, głośno i bez akcentu. Sheridan nigdy już więcej nie pytał, lecz nie oznaczało to, że się nie zastanawiał nad losem tych dzieci. Zwłaszcza po dostarczeniu kolejnego. Skręcając się w środku, pragnął wszystko odwrócić i nie ulegać już nigdy żadnej pokusie. Za drugim razem czuł się prawie tak samo paskudnie jak za pierwszym. Za trzecim już trochę lepiej. Po czwartym prawie wcale nie myślał o pięknej wycieczce łodzią i o losie, jaki czekał te małe dzieci u celu podróży. Sheridan zatrzymał furgonetkę w środkowej części alei w miejscu zastrzeżonym dla inwalidów. Jego samochód posiadał jedną z tych specjalnych tablic rejestracyjnych przyczepianych z tyłu pojazdu, wartych tyle złota, ile same ważą. Dzięki niej nie wzbudzał podejrzeń policyjnych radiowozów krążących po promenadzie. A miejsca parkingowe dla inwalidów sytuowano w bardzo dogodnych punktach, poza tym przeważnie były wolne. Zawsze udaję przed samym sobą, że nie wybieram się na poszukiwania, pomyślał. Ale dzień lub dwa wcześniej instaluję te tablice. Całe to gówno nic nie jest warte. Znalazł się w srogich opałach i ten dzieciak rozwiąże mu kilka ważnych problemów. Wysiadł z samochodu i ruszył w stronę chłopca, którego najwyraźniej ogarniała coraz większa panika. Tak, myślał Sheridan. Ma 5 lat, może nawet 6. Jest tylko bardzo drobny. W ostrym, fluorescencyjnym świetle bijącym zza oszklonych drzwi twarz dziecka raziła pergaminową białością. Chłopak zapewne był nie tylko tęgo wystraszony, ale i ciężko na coś chory. Sheridan doszedł do wniosku, że jest to jednak przejaw śmiertelnego przerażenia. Potrafił z łatwością wyczytać strach u innych, ponieważ od roku czy półtora, ilekroć patrzył w lustro we własnej twarzy, widywał taki sam strach. Dzieciak spoglądał z nadzieją na mijających go ludzi. Ci przechodzili obojętnie, śpiesząc się po zakupy. Wychodzili obładowani pakunkami, a ich twarze jaśniały radością z dokonywanych sprawunków. Prawie jak pod wpływem narkotyków. Chłopiec, ubrany w dżinsy, tough skin i w podkoszulek z napisem Pittsburgh Penguins, rozglądał się szukając pomocy. Czekając, aż ktoś zwróci na niego uwagę, zauważy, że coś jest nie w porządku. Czekał, aż któryś z przechodniów zagadnie go, zada pytanie: zgubiłeś tatę, synku? Czekał, by ktoś podał mu przyjazną dłoń. Ja tu jestem, pomyślał Sheridan, zbliżając się do malca. Ja tu jestem, kawalerze. Zaprzyjaźnimy się. Był już prawie przy dziecku, kiedy dostrzegł wynajętego do pilnowania promenady ochroniarza, który wolnym krokiem zmierzał alejką do drzwi wejściowych domu towarowego. Strażnik sięgnął do kieszeni, zapewne żeby wyjąć paczkę papierosów. Może właśnie szukał chłopca, a wtedy Sheridan mógłby mieć kłopoty. Cholera jasna, pomyślał. W końcu nie chciał przecież, żeby nadchodzący stróż porządku przyłapał go na rozmowie z chłopcem. To by było znacznie gorsze. Sheridan cofnął się o krok czy dwa. Zaczął przetrząsać kieszenie, jakby szukał kluczyków, a jednocześnie wodził czujnym wzrokiem po dziecięciu i gliniarzu. Malec zaczął płakać.
Nie był to głośny płacz, po prostu w czerwonym blasku neonu Cousin Town po gładkich policzkach spływały mu różowe łzy. Dziewczyna w budce informacyjnej machnęła strażnikowi ręką i coś do niego powiedziała. Było to śliczne, ciemnowłose, 25-letnie stworzenie. On z kolei miał włosy rudo-blond i wąsik. Pochylił się, oparł łokciem o ladę i obdarzył dziewczynę szerokim uśmiechem. Sheridan pomyślał, że oboje wyglądają jak z reklamy papierosów na ostatniej stronie czasopisma Dusza Salemów. Pal nasze laki. Sheridan umierał z niecierpliwości, a oni sobie gawędzili. Co robisz po pracy? Może byśmy poszli do tego nowego lokalu na drinka? Takie tam ple. Teraz już i ona robiła do strażnika maślane oczy. Śliczny obrazek. Sheridan nagle postanowił zaryzykować. Chłopiec drżał i niebawem, kiedy wybuchnie głośnym płaczem, ktoś w końcu zwróci na niego uwagę. Sheridan z zasady omijał policjantów szerokim łukiem o promieniu nie mniejszym niż 20 metrów, ale jeśli w ciągu najbliższej doby nie ureguluje karcianych długów u pana Reggiego, ten prześle mu z wizytą dwóch bardzo dużych chłopców, którzy na poczekaniu zoperują mu ręce, tworząc na nich kilka dodatkowych stawów łokciowych. Podszedł do dzieciaka. Potężny mężczyzna, ubrany w zwykłą koszulkę Van Hoysena i zielone spodnie. Mężczyzna z szeroką twarzą, która w pierwszej chwili sprawiała sympatyczne wrażenie. Pochylił się nad malcem, dłonie wsparł na udach tuż nad kolanami, a dziecko skierowało bladą, wystraszoną buzię na tę twarz. Chłopiec miał oczy zielone jak szmaragdy, co teraz podkreślały jeszcze łzy. Zgubiłeś tatę, synku? Zapytał Sheridan. Popsy, odparło dziecko, wycierając oczy. Nie mogę znaleźć mego popsiego. Dzieciak znów się rozszlochał, a przechodząca obok kobieta popatrzyła na nich z przelotnym zainteresowaniem. Wszystko w porządku, odezwał się do niej Sheridan i kobieta weszła do sklepu. Sheridan uspokajająco objął chłopca i odciągnął go nieco w prawo w kierunku, gdzie zostawił samochód. Obejrzał się. Wynajęty ochroniarz przy budce informacyjnej uporczywie spoglądał dziewczynie w oczy. Wszystko wskazywało na to, że tego wieczoru uśmiechnie się do niej szczęście. Sheridan odetchnął z ulgą. W tej chwili mógł nawet nastąpić napad na bank po przeciwnej stronie ulicy, a ochroniarz i tak niczego by nie zauważył. Wyglądało na to, że sprawa jest czysta. Chcę popsiego, chlipało dziecko. Dostaniesz go, na pewno go dostaniesz, zapewniał Sheridan. Poszukamy go razem, nie martw się. Pociągnął malca jeszcze bardziej w prawo. Chłopiec patrzył na niego z nagle rozbudzoną nadzieją. Naprawdę? Znajdzie go pan? Jasne, odparł Sheridan z serdecznym uśmiechem. Szukanie popsiego to cóż... Można powiedzieć, że to moja specjalność. Naprawdę? Twarz dziecka rozjaśnił lekki uśmiech, choć w oczach ciągle jeszcze szkliły mu się łzy. Naprawdę, powiedział Sheridan, oglądając się za siebie, żeby sprawdzić, czy ochroniarz, którego już prawie tracił z oczu i który nawet gdyby popatrzył w ich stronę, raczej nie dostrzegłby Sheridana i chłopca, ciągle jeszcze znajduje się w krainie czarów, gdzie zawiodła go dziewczyna. W co był ubrany Popsy, synu? W garnitur, odrzekło dziecko. On prawie zawsze nosi garnitur. Tylko raz widziałem go w dżinsach. Chłopczyk mówił tak, jakby Sheridan powinien o tym wiedzieć. Założę się, że nosi czarny garnitur, odezwał się Sheridan. Oczy malca rozbłysły. Czy pan go spotkał? Gdzie? Dzieciak żwawo ruszył z powrotem w kierunku drzwi. W jednej chwili z oczu zniknęły mu łzy i Sheridan najwyższym wysiłkiem woli musiał się powstrzymać, żeby nie chwycić za ramię berbecia o bladej twarzy. Nie wolno mu tego zrobić. Nie wolno mu zrobić takiego przedstawienia. Nie może zrobić niczego, co ludzie zapamiętają. Musi w jakiś sposób zawlec brzdąca do samochodu. Okna w aucie, z wyjątkiem przedniej szyby, miały zainstalowane filtry przeciwsłoneczne i nikt nie dojrzy, co się dzieje w środku. Chyba, że przytknie nos do szyby. Przede wszystkim musi zaprowadzić chłopca do samochodu. Dotknął ramienia malca. Nie, tam go nie ma. Widziałem go tam, wskazał rozległy parking zastawiony rzędami samochodów.
Po drugiej stronie widać było uliczkę dojazdową, a dalej podwójne żółte arkady McDonalda. A po co Popsy by tam szedł? Zapytał chłopiec, jakby Sheridan lub Popsy, a może obaj kompletnie zwariowali. Umysł Sheridana pracował sprawnie i szybko, przelatując od problemu do problemu, niczym mijający kolejne stacje pociąg ekspresowy. Tak było zawsze, kiedy nadchodziła chwila, gdy musiał przestać zajmować się duperelami i albo wszystko wykonać idealnie, albo idealnie spieprzyć. Popsy? Nie, tata. Nie tatuś, ale Popsy. Sam dzieciak go poprawił. Może Popsy oznacza dziadka? Pomyślał Sheridan. Nie wiem, odrzekł, ale jestem pewien, że to był on. Starszy jegomość w czarnym garniturze. Białe włosy, zielony krawat. Popsy ma niebieski krawat, przerwał chłopiec. Wie, że najbardziej takie lubię. Cóż, może i niebieski, zgodził się Sheridan. W takim świetle trudno dokładnie to określić. Chodźmy do auta, pojedziemy do niego. Czy jest pan pewien, że to był Popsy? Nie wiem, dlaczego poszedł tam i gdzie oni... Sheridan wzruszył ramionami. Posłuchaj, dziecko. Skoro jesteś pewien, że to nie twój Popsy, to sam go sobie poszukaj. Może go znajdziesz. Odwrócił się szorstko na pięcie i ruszył do samochodu. Chłopiec niczego nie podejrzewał. Sheridan zastanawiał się, czy nie wrócić i nie spróbować jeszcze raz. Ale i tak wszystko to trwało już stanowczo za długo. Albo skróci rozmowę z dzieckiem do minimum, żeby nikt nie zwrócił na nich uwagi, albo sam będzie się prosił o 25 lat w Hammerhead Bay. Lepiej pojechać na inną promenadę. Może Scotterville? Albo... Proszę pana, niech pan poczeka. Dzieciak biegł, zanim w głosie brzmiały mu nutki paniki. Słychać było cichy dźwięk uderzających o chodnikowe płyty podeszw jego tenisówek. Niech pan poczeka. Powiedziałem mu, że chce mi się pić, może poszedł tam coś kupić. Proszę poczekać. Sheridan odwrócił się z szerokim uśmiechem. Wcale nie zamierzałem cię zostawić, synu. Zaprowadził chłopca do samochodu. Był to 4-letni pojazd pomalowany na nierzucający się w oczy niebieski kolor. Sheridan otworzył drzwi i uśmiechnął się do malca, który patrzył na niego z wahaniem. W bladej twarzy paliły mu się wielkie zielone oczy. Wielkie jak oczy zwierząt na kuchennych makatkach lub w reklamach zamieszczanych przez tanie tygodniki drukowane na błyszczącym, kredowym papierze, takich jak The National Enquirer czy Inside View. Zapraszam do mojej limuzyny, mały kolego, powiedział Sheridan i uśmiechnął się bardzo naturalnie. Nigdy nie przestawał się dziwić, że tak łatwo przychodziły mu takie uśmiechy. Malec wsiadł do auta i choć o tym nie wiedział, jego tyłek z chwilą, kiedy zamknęły się drzwi, należał do Bridgesa Sheridana. Sheridan miał w życiu tylko jeden problem. Nie były to baby, jakkolwiek jak każdy mężczyzna lubił szelest ich spódnic czy gładkość jedwabnych pończoch. Nie była to również gorzała, jakkolwiek lubił wieczorem wypić sobie ze trzy głębsze. Problem Sheridana, jego słaby punkt, jak można by to nazwać, stanowiły karty. Każdy rodzaj gry, w której można było obstawiać. Stracił pracę, karty kredytowe, przegrał dom swojej matki. Jak dotąd nie trafił jeszcze do więzienia, ale kiedy po raz pierwszy wpadł w tarapaty z powodu pana Redziego, pomyślał sobie, że w porównaniu z kłopotami, jakie stały się jego udziałem, więzienie mogłoby okazać się zgoła sanatorium. Zaszalał trochę tamtej nocy. Z czasem doszedł do wniosku, że byłoby znacznie lepiej, gdyby od razu przegrał. Kiedy za pierwszym razem się przegrywa, człowiek traci odwagę, wraca do domu. Pogapi się w telejajko na nocny program komediowy Davida Lattermana, a następnie idzie przykładnie spać. Kiedy jednak za pierwszym razem wygrywa, zaczyna gonić za chimerami. Sheridan pognał i tamtą noc zakończył z sumą 17 tysięcy dolarów. Wprost nie mógł w to uwierzyć, wrócił do domu oszołomiony w euforii spowodowanej nieprawdopodobnym uśmiechem losu. W drodze powrotnej mówił sobie w samochodzie, że zawdzięcza panu Redziemu nie 700, nie 7 tysięcy, ale 17 tysięcy twardych. Za każdym razem, kiedy o tym myślał, chichotał i nastawiał radio na cały regulator.
ale następnego wieczoru, kiedy dwóch goryli, jeden z nich z łatwością powyginałby mu ręce pod nowymi, nader interesującymi kątami, gdyby nie spłacił długu, zaprowadziło go do biura pana Reggiego, wcale nie było mu do śmiechu. Zapłacę, wymamrotał Sheridan. Zapłacę. Proszę mnie tylko wysłuchać, to żaden problem. Kilka dni. Najwyżej tydzień. Za 2 tygodnie. Nudzisz mnie, Sheridan, powiedział Reggie. Ja... Zamknij się. Jeśli dam ci tydzień, myślisz, że nie wiem, co zrobisz? Zwrócisz się do jakiegoś znajomka o kilka setek, o ile jeszcze pozostał ci jakiś kumpel. Jeśli nikogo takiego nie znajdziesz, obrobisz sklep monopolowy, jeśli starczy ci jaj. Bardzo w to wątpię, ale w końcu wszystko jest możliwe. Pan Reggie pochylił się, wsparł brodę na dłoniach i uśmiechnął się. Pachniał wodą kolońską te dla Pidus. A jeśli uda ci się nawet zwerbować ze 200, to co z nimi zrobisz? Oddam je panu, wyskomlał Sheridan. Ale był już bliski łez. Natychmiast je panu przekażę. Nic mi nie przekażesz, odrzekł Reggie. Pójdziesz na wyścigi, żeby je pomnożyć, a dla mnie przygotujesz jakieś gówna warte wymówki i usprawiedliwienia. Wpadłeś po uszy, przyjacielu. Po uszy. Sheridan nie potrafił już dłużej powstrzymywać łez i rozmazał się. Ci chłopcy mogą cię na długo ulokować w szpitalu, powiedział z dumą pan Reggie. Do każdego ramienia podłączą ci plastikową rurkę, a trzecia będzie ci wychodzić z nosa. Sheridan chlipał już na dobre. Ale chcę ci pomóc, oświadczył nieoczekiwanie pan Reggie i pchnął przez biurko w stronę Sheridana złożoną kartkę. Możesz dogadać się z tym gościem. Przedstawia się jako pan czarodziej. Jest taką samą kupą gówna jak ty. A teraz wynocha stąd. Czekam na ciebie za tydzień, a na biurku będzie leżał bloczek do zapisów karcianych. Albo go ode mnie wykupisz, albo zajmą się tobą moi przyjaciele. A jak mawia Booker T, jak raz zaczną, to kończą dopiero wtedy, gdy są naprawdę zadowoleni ze swojej roboty. Na złożonej kartce widniało prawdziwe imię i nazwisko Turka. Sheridan spotkał się z nim i usłyszał o dzieciach i o pięknych wycieczkach łodzią. Kwoty, jakie wymieniał pan czarodziej, daleko przewyższały sumy widniejące na bloczku pana Reggiego. I w taki oto sposób Sheridan zaczął krążyć po ulicach, alejach i promenadach. Wyjechał z głównego parkingu na Cousin Town Mall. Przepuścił jadące samochody, włączył się do ruchu i skierował wóz w stronę McDonalda. Dzieciak siedział obok niego, ręce złożył na kolanach, oczy miał czujne jak żuraw. Sheridan zbliżył się do budynku, minął alejkę dojazdową i jechał dalej. Dlaczego pan chce zajechać od tyłu? Zapytał malec. Musimy wejść innymi drzwiami, wyjaśnił Sheridan. Nie denerwuj się, dziecko, sądzę, że tam go znajdę. Naprawdę? Naprawdę pan go znajdzie? Jestem tego pewien. Na twarzy dziecka odmalowała się ulga i na chwilę Sheridanowi zrobiło się chłopca żal. Na rany Chrystusa, nie jestem przecież potworem czy maniakiem, pomyślał. Ale jego bloczek z długami za każdym razem troszeczkę pęczniał, a ten stary skurwysyn Reggie nie miał najmniejszych skrupułów i nie chciał wypuścić go ze swoich łap. Tym razem nie było to 17 tysięcy dolarów, ani 20 tysięcy dolarów. Nawet nie 25. Tym razem w bloczku widniała okrągła suma 35 tysięcy dolarów. Cały batalion maszerujących w ordynku twardzieli. A on za chińskiego boga nie chciał dorobić się w najbliższą sobotę kilku nowych łokci. Zatrzymał samochód na tyłach budynku obok ubijarki śmieci. Oprócz nich nikt w tym miejscu nie parkował. Doskonale. Na drzwiach obok kierowcy znajdowała się skrytka na mapy i drobne przedmioty. Sheridan wyciągnął stamtąd parę wykonanych z błękitnej stali kajdanek Craiga. Obie bransoletki były otwarte. Dlaczego pan się tutaj zatrzymał? Zapytał dzieciak. W głosie malucha ponownie pojawił się lęk, ale był to już inny rodzaj lęku. Chłopiec nieoczekiwanie uprzytomnił sobie, że zgubienie Popsiego na tłocznej promenadzie nie było najgorszą rzeczą, jaka mogła go spotkać. Tylko na chwileczkę, wyjaśnił pogodnie Sheridan.
Za drugim razem, kiedy to robił, nauczył się nie lekceważyć nawet sześciolatków, gdy chciał je skrępować. Ten drugi dzieciak kopnął go w jaja i prawie mu uciekł. Zapomniałem włożyć okulary i mógłbym przez to stracić prawo jazdy. Są w tym futerale na podłodze, ześlizgnęły się z konsolki. Czy możesz mi je podać? Dzieciak przekręcił się w fotelu, żeby podnieść pusty futerał. Sheridan błyskawicznie pochylił się i zatrzasnął bez trudu na wyciągniętej ręce dziecka jedną bransoletkę kajdanek i wtedy zaczęły się kłopoty. A przecież przed chwilą sam siebie napominał, że nie wolno nie doceniać sześciolatków. Brzdąc walczył jak wilcze szczenie. Naprężał mięśnie tak silne, jakich Sheridan u niego się nie spodziewał. Wił się, walczył, z całych sił starał się dostać do drzwi. Dyszał ciężko, wydając jakieś dziwne ptasie krzyki. Sięgnął do klamki. Drzwi rozwarły się z impetem, ale lampka w suficie się nie zapaliła. Sheridan potłukł ją w walce z tamtym drugim dzieckiem. Mężczyzna chwycił malca za koszulkę i wciągnął z powrotem do wozu. Chciał przypiąć wolną bransoletkę kajdanek do metalowego kółka między fotelami, ale ta sztuka mu się nie udała. Malec dwukrotnie ugryzł go w rękę, popłynęła krew. Boże, chłopiec miał zęby ostre jak brzytwy. Straszliwy ból przeszył całe ramię Sheridana, uderzył malca w usta. Oszołomiony chłopiec opadł do tyłu. Na wargach i brodzie miał krew swego oprawcy. Kilka kropel spłynęło mu na podkoszulek. W końcu Sheridan przypiął kajdanki do metalowego pierścienia i rozparł się w fotelu. Zaczął ssać prawą dłoń. Bolała straszliwie. Odjął rękę od ust i w słabym blasku rzucanym przez tablicę rozdzielczą obejrzał skaleczenia. Dwa płytkie poszarpane rozdarcia, każde około 5 cm długości, biegły od kłykciów w stronę nadgarstka. Wąskimi strumieniami spływała z nich krew. Ale nie zamierzał uderzyć dzieciaka po raz drugi. Co więcej, nie miało to nic wspólnego z uszkodzeniem towaru, jaki miał być dostarczony Turkowi. Że przyjesz towara, że przyjesz cenę, wyjaśnił kapryśnie swoim zawiesistym akcentem Turek. Nie, Sheridan wcale nie miał malcowi za złe, że tak się broni. On sam postępowałby tak samo. Przy pierwszej okazji zdezynfekuje ranę. Może nawet zgłosi się na zastrzyk. Czytał gdzieś, że najgorsze są ugryzienia przez ludzi. Niemniej jednak nie mógł nie podziwiać dziecka. Uruchomił silnik, wyminął samochodowy bar z hamburgerami i wrócił na główną ulicę. Skręcił w lewo. Turek mieszkał w wielkim, przypominającym rancho od domu w Tulda Heights na dalekich przedmieściach. Sheridan postanowił dojechać tam bocznymi ulicami i drogami. 50 kilometrów. 45 minut jazdy, no może godzina. Minął tablicę z napisem „Dziękujemy za zrobienie zakupów w pięknym Cousin Town Mall”. Skręcił w lewo i jechał z dozwoloną szybkością 60 km na godzinę. Wyciągnął z tylnej kieszeni spodni chusteczkę, owinął nią prawą dłoń i wrócił myślami do 40 patyków, jakie Turek obiecał mu za dostarczenie chłopczyka. „Pożałujesz”, odezwało się dziecko. Sheridan popatrzył na malca ze zniecierpliwieniem. Chłopiec wyrwał go właśnie z marzeń, w których wygrał z ręki 20 000 i u jego nóg płaszczył się spocony Reggie, błagając, żeby przestał grać, pytając, dlaczego to robi, dlaczego chce puścić go z torbami. Dziecko ponownie wybuchnęło płaczem, a jego łzy ciągle miały ów osobliwy, różowawy odcień. Mimo że byli już bardzo daleko od czerwonego neonu na promenadzie, Sheridan zaczął się zastanawiać, czy dzieciak nie jest przypadkiem chory na coś zaraźliwego. Doszedł do wniosku, że niestety jest już za późno na żale, więc odepchnął od siebie tę myśl. „Jak cię znajdzie mój popsi, gorzko pożałujesz”, powiedziało cicho dziecko. „Jasne”, odmruknął Sheridan i zapalił papierosa. Skręcił na szosę numer 28 i posuwał się dwupasmową asfaltową szosą, po środku której nie wymalowano nawet pasów. Po lewej stronie rozciągały się moczary, a po prawej zbity gąszcz lasu. Chłopiec z płaczem zaczął szarpać ręką uwięzioną w kajdankach. „Przestań! Nic ci to nie da!”
lecz dzieciak znów szarpnął ręką. Wydał z siebie osobliwy jęk protestu, który Sheridanowi bardzo się nie spodobał. Patrzył na dół i ze zdumieniem stwierdził, że metalowy pierścień między fotelami, pierścień, który osobiście przyspawał, wygiął się. Cholera jasna, pomyślał Sheridan. Zęby ma ostre jak brzytwy, a w dodatku siłę wołu. Skoro jest taki krzepki w chorobie, to uchroń mnie, Panie Boże, żebym miał go porywać wtedy, gdy jest zdrowy. Zatrzymał samochód na poboczu. Przestań! Nie! Dzieciak ponownie szarpnął kajdankami i Sheridan ujrzał, że metalowy pierścień wygiął się jeszcze mocniej. Matko Boska, jak dzieciak potrafi czegoś takiego dokonać? To panika, wyjaśnił sam sobie. Strach daje mu siłę. Ale przecież żadne poprzednie dziecko czegoś takiego nie dokonało, a większość z nich była znacznie bardziej przerażona niż ten malec. Otworzył skrytkę w tablicy rozdzielczej i wyjął z niej strzykawkę. Dostał ją od Turka, który go jednak przestrzegł, żeby używał jej w ostateczności. Narkotyk, oświadczył Turek. Wymówił to... Narkotik! Może zepsuć towara. Widzisz to? Chłopiec spojrzał z ukosa błyszczącymi oczyma na strzykawkę i skinął głową. Mam tego użyć? Malec natychmiast pokręcił głową. Silny czy nie, jak każde dziecko boi się zastrzyków, pomyślał niebywale z siebie rad Sheridan. Mądry chłopiec. To by cię wyleczyło, urwał. Wcale nie chciał tego powiedzieć. Do licha był naprawdę sympatycznym gościem, kiedy nikt nie próbował dobrać mu się do dupy. Ale teraz musiał to powiedzieć. To mogłoby cię nawet zabić. Dzieciak popatrzył na niego. Usta mu drżały. Policzki ze strachu miał białe jak papier. Jeśli przestaniesz się szarpać, schowam strzykawkę. Układ stoi? Stoi. Szepnęło dziecko. Obiecujesz? Tak. Malec odchylił wargi, pokazując białe zęby. Na jednym z nich widniała jeszcze krew Sheridana. Przysięgasz na swoją matkę? Nigdy nie miałem matki. Cholera by to nadała, mruknął pod nosem zniesmaczony Sheridan. Włączył silnik i wjechał na szosę. Teraz posuwał się troszkę szybciej i nie tylko dlatego, że opuścił główną drogę. Ten dzieciak był jakimś upiorem. Sheridan chciał jak najszybciej oddać go Turkowi, zwinąć forsę i zmyć się. Mój Popsy jest naprawdę silny, proszę pana. Naprawdę? Odparł pytaniem Sheridan i pomyślał. Mogę iść o zakład, dzieciaku. Jedyny facet w domu starców, który poradził sobie z wyłamaniem kraty w oknie. Znajdzie mnie. Aha. Trafi do mnie węchem. To akurat Sheridan uwierzył, sam czuł zapach dzieciaka. O tym, że strach posiada woń, przekonał się podczas poprzednich wypraw. Ale ten zapach był nieprawdopodobny. Szczeniak śmierdział mieszaniną potu, błocka i gorącego elektrolitu z akumulatora. Sheridan nabierał coraz większej pewności, że z tym dzieckiem jest coś cholernie nie w porządku. Ale niebawem będzie to problem nie jego, ale pana czarodzieja i Kawat Emptor. Jak mawiają jego moście w togach. Kawat, kurwa, Emptor. Sheridan pstryknął palcami w szybę. Po lewej stronie, po granicę wzroku, rozciągały się bagna. Drżące refleksy księżycowego światła lśniły w stojącej wodzie. Popsy umie latać? Jasne, odparł Sheridan. Po dwóch butelkach Night Train będzie latać jak jakiś pieprzony orzeł. Popsy... Przestań, dzieciaku, mi o tym Popsim, dobrze? Dzieciak zamknął się. 5 kilometrów dalej bagnisko po lewej stronie przekształcało się w szeroki, rozległy staw. Sheridan skręcił w twardą, gruntową drogę obiegającą jego północny brzeg. Za jakieś 8 kilometrów odbije w prawo na autostradę 41, a stamtąd będzie już bardzo blisko do Tald Heights. Patrzył w staw. Płaską, rozsrebrzoną księżycowym blaskiem toń. I nagle księżyc zniknął. Zasłonił go jakiś kształt. Nad samochodem coś załopotało, jak rozwieszone na sznurze wielkie prześcieradła. Popsy! Wrzasnął dzieciak. Zamknij się, to tylko ptak.
ale nagle Sheridana ogarnął strach. Wielki strach. Popatrzył na Malca, dzieciak znów rozchylił usta, odsłaniając zęby. Zęby miał bardzo białe, bardzo duże. Nie duże. Duże było niewłaściwym określeniem. Właściwym słowem było długie. Szczególnie dwa górne, po obu stronach ust. Jak to się nazywa? Kły. Zawirowało mu w głowie. Poczuł, jakby coś zaczęło przelatywać mu pod czaszką z piekielną szybkością. Powiedziałem mu, że chce mi się pić. Dlaczego Popsi poszedł tam, gdzie oni? Jedzą? Czy chciał powiedzieć słowo jedzą? Znajdź mnie? Trafi do mnie po zapachu? Popsi umie latać? Coś wylądowało na dachu samochodu z ciężkim, głuchym łoskotem. Popsi! Ponownie wrzasnęło dziecko. Prawie oszalał ze szczęścia i nagle Sheridan nie widział już drogi. Olbrzymie, błoniaste skrzydło pokryte pulsującymi żyłami zasłoniło całkowicie przednią szybę. Popsi umie latać? Sheridan wrzasnął i z całych sił nacisnął hamulce w nadziei, że strąci stwora z dachu. Znów z prawej strony rozległ się ostry zgrzyt metalu. Tym razem zakończony krótkim trzaskiem. W chwilę później paznokcie dziecka wbiły mu się w twarz. Rozorały policzek. On mnie ukradł, Popsi! Darł się dzieciak owym ptasim wrzaskiem, rozdzierając głowę w kierunku dachu. On mnie ukradł, ten zły człowiek mnie ukradł! Nic nie rozumiesz, dzieciaku, pomyślał Sheridan, sięgając po strzykawkę. Nie jestem złym człowiekiem. Po prostu po uszy tkwię w gnoju. I wtedy ręka, bardziej przypominająca szpony, wsunęła się przez boczne okienko i wytrąciła Sheridanowi z dłoni strzykawkę. Razem z dwoma palcami. W chwilę później Popsy wyrwał całe drzwiczki od strony kierowcy, zostawiając jedynie pogięte, lśniące, żywym metalem zawiasy. Sheridan ujrzał falującą opończę czarną z czerwonymi podszewkami i krawat. Tak naprawdę to był fular. Niebieski. Dokładnie tak, jak powiedział chłopiec. Popsy wyszarpnął Sheridana z samochodu. Szpony przeszły przez jego kurtkę, koszulę i wcięły się głęboko w ciało na ramionach. Oczy Popsiego nabrały naraz intensywnej czerwonej barwy, niczym pąsowe, różowe, zbroczone krwią. Pojawiliśmy się na promenadzie, ponieważ mój wnuk zapragnął kilku figurek wojowniczych żółwi ninja, szepnął Popsi. A jego oddech był niczym toczone przez robaki mięso. Takie jak pokazywali w telewizji. Powinieneś był zostawić go w spokoju, powinieneś był zostawić nas w spokoju. Potrząsnął Sheridanem niczym szmacianą lalką. Sheridan zaskowyczał i Popsi ponownie nim potrząsnął. Mężczyzna usłyszał, że Popsi pyta troskliwie dzieciaka, czy ciągle jeszcze chce mu się pić. Dziecko odparło, że tak, że bardzo, że niedobry człowiek, że tak go wystraszył, iż kompletnie zaschło mu w gardle. Przez ulotną chwilę Sheridan widział paznokieć na kciuku Popsiego. Postrzępiony i długi, który natychmiast zniknął pod jego podbródkiem. Zanim zdążył pojąć, co się dzieje, pazur rozerżnął mu gardło i ostatnią rzeczą, jaką Sheridan ujrzał, zanim ogarnęły go ciemności, był brzdąc, który skulił złożone dłonie, żeby złapać w nie strumień cieczy. Dokładnie tak samo, jak robił to Sheridan, kiedy był dzieckiem i w upalne lato podstawiał dłonie pod kran znajdujący się na tyłach domu. Ujrzał jeszcze, że Popsi delikatnie i czule, gestem pełnym miłości, gładzi włosy wnuczka.